Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski, a to jest Google Pyta. Zróbmy to. No to zaczynajmy, lecimy z pierwszą podpowiedzią, googlowską. Czy Dawid Kwiatkowski i Cleo są razem? Tak, są razem, piękną parą przyjaciół, drodzy Państwo. Idziemy dalej. Uwaga, jesteście gotowi? Czy Dawid Kwiatkowski ma dziecko? Ma 7-letnie, nazywa się Weedy i jest rasy Boston Terrier. Uwaga. Czy Dawid Kwiatkowski kocha Cleo? Z całego serca. Czy Dawid Kwiatkowski ma dziewczynę? Ulala, za dużo ten Google by chciał wiedzieć, naprawdę. Czy Dawid Kwiatkowski pali papierosy? Broń Boże, no co to za pytanie? Czy Dawid Kwiatkowski ma rodzeństwo? Tak. Pozdrawiam Mateusza i Michała, czyli moich dwóch braci. Czy Dawid Kwiatkowski ostatnio, uwaga, jest wierzący? Tak. To nie ostatnie, tam jest chyba ich więcej. Jestem wierzący. Wierzę w Boga, wierzę w moją rodzinę i nie wierzę w przypadki. Drodzy widzowie, myliłem się i jest tego więcej, więc jedziemy dalej. Ile Dawid Kwiatkowski ma piosenek? Dobre pytanie, nie mam pojęcia. O kurczę, myślę, że około setki. Około setki, tak. Czy Dawid Kwiatkowski... Ile Dawid Kwiatkowski ma wzrostu? 1,81 m, drodzy Państwo. Ile Dawid Kwiatkowski waży? Jestem w trakcie masy, więc teraz jest 74, a było 67, więc... Ale jeszcze idę do góry. Ile Dawid Kwiatkowski bierze za koncert? Dwa uściski od organizatora i kosz pomidorów na Dniu Pomidora. Ile Dawid Kwiatkowski miał dziewczy? Dziewczy? Zero. Dziewczy. Dziękuję. Kiedy Dawid Kwiatkowski ma urodziny? Mamuś, bardzo mi przykro, że Sylwestra musiałaś spędzić w takim, no, niezbyt przyjemnym dla ciebie stanie. 1 stycznia. To jest moja data urodzin. Kiedy Dawid Kwiatkowski zdał prawo jazdy? Od razu, kiedy skończyłem 18 lat. Ja już prowadziłem kilka razy wcześniej auto gdzieś tam po szosach. Mój tatuś, pozdrawiam cię, przepraszam, że ci wlałem diesla do benzyny. To było okropne. No, 3,5 tysiąca mnie to kosztowało. Kiedy Dawid Kwiatkowski przestanie śpiewać? Przepraszam. Ja tu płytę wydaję, a tu takie pytania. Kiedy Dawid Kwiatkowski weźmie ślub? To jest dobre pytanie. No słuchajcie, pandemia mi nie pozwala. Pandemia mi nie pozwala wziąć tego ślubu, o którym jeszcze nie wiem nic, ale fajnie by było. Kiedy Dawid Kwiatkowski wyda nową płytę? 29 października. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Było naprawdę zabawnie. I skoro, bo tak jest, to są prawdziwe podpowiedzi z Google'a. Jestem ciekaw, kto to wszystko wpisuje. No ale pozdrawiam Was serdecznie. Miłego słuchania płyty. Cześć.